Witajcie w kolejnym odcinku Wjazd na Garaż. Cieszyczki! Do sprzątania, k***a! Przecież sprzątamy, k***a! Pora by uchylić rąbka tajemnicy, czym jeździ bohater naszego dzisiejszego odcinka. Tripson jeździ Fordem Mondeo MK4 z 2013 roku w wersji tytanium, wyposażonego w silnik diesla. Myślę, że nie ma co tracić czasu, przystępujemy do roboty. Musimy zacząć od dość gruntownego mycia tego pojazdu. Na resztę, jak wygląda lakier pod tą warstwą syfu, zobaczymy w trakcie prac. Największym mankamentem jest rysa wielkości 55-calowego telewizora. Nie lada wyzwanie. Ladies and gentlemen, panie i panowie, przed państwem Paweł Tripson Trybała! To co, przechodzimy do serii krótkich pytań. Powiedz mi, jak w ogóle odnalazłeś się teraz w tej nowej roli na Fame MMA 2 jako prowadzący studio? Powiem ci, że no, też nowe zadanie, fajnie, ale ja lubię, powiem ci, takie nowe przygody, zawsze coś nowego do przeżycia, ciekawe, miłe doświadczenie było. Jak cała organizacja tej gali w ogóle wyszła? No myślę, że powiem szczerze, to było... Z twojego punktu widzenia, wiesz, jako uczestnika jednego... To jest dopiero druga gala i jak naprawdę, jak na drugą turę gali, to jest naprawdę jak dla mnie wielki sukces, wszystko było fajnie. Cała oprawa i wszystko naprawdę, no było petarda, było fajnie. Zdziwiło mnie też to, że po prostu hala, która nie była mała, też pękła w szwach. Naprawdę był... Też tam byłem, to robiło wrażenie wielkie. Robiło wrażenie, naprawdę. Na trójce to zobaczymy? Tak. Jak, co w ogóle, czym teraz się zajmujesz, jeżeli to nie jest jakiś tam... Czym się teraz zajmuję? O, wiesz co, kurde, trochę tego było. Powiem szczerze tak, nawiązując może do moich walk. Ty też w ogóle trenujesz? Dobra, ej! Miałem półroczną przerwę, to znaczy pół roku jestem od operacji. Tak naprawdę to miałem mieć walkę jakoś w marcu. I co? No i zerwałem więzadło krzyżowe na treningu zapasów. Niestety okazało się, że konieczna jest operacja. Miałem rekonstrukcję całego więzadła krzyżowego. No i w tym momencie dzisiaj mija pół roku, jak jestem po operacji. Na dzień dzisiejszy czuję się fajnie, chociaż cały czas po operacji byłem w jakimś treningu, gdzieś też siłownia i tak dalej. No tak, no też nie można tego zaniedbać. Dokładnie, no ale będę chciał wrócić do walk, ale dopiero po nowym roku. Więc co, mam swoje grupy, jak widzicie, trenuj z Tripsonem, zapraszam serdecznie. No właśnie, chciałem zapytać, co dalej? Co teraz, jak widzisz swoją przyszłość, bo już tam... czy dalej to będzie gdzieś w telewizji, w internecie? Czym będziesz się teraz zajmował? Wiesz co, tak, nie, no w show biznesie to chcę pozostać, tak? Myślę, że świat kamer gdzieś tam mnie lubi i dobrze się w tym świecie czuję. Mam swoje gdzieś tam grono fanów, obserwatorów, które gdzieś tam jest za mną i to jest fajne. Pozdrawiam wszystkich. No i co, no teraz też mogę się pochwalić. Już w niedzielę wystąpię w nowym 10. jubileuszowym sezonie programu Warsaw Shore, ale w tym momencie nie jako uczestnik, tylko w jakiejś innej roli. Ale to już nie mogę jeszcze zdradzić. Ale czyli że świnki będą krzyczały w tym sezonie? No nie będą krzyczały? Już tylko żona krzyczy. Także to już się zmieniło. Właśnie bałem się o to zapytać, czy jakby odcinasz się od tego Warsaw Shore już definitywnie, czy jeszcze gdzieś tam właśnie chcesz być z tym wiązany? No właśnie zapraszam już w tą niedzielę. Sam przyznam, że wraca do Warsaw Shore, więc... Tak, ale zobaczycie, jaka to będzie rola, na pewno was zaskoczy, będzie to fajna rola. No to mam nadzieję, że będziecie oglądać. Mam nadzieję, że wam się spodoba mój występ w innej roli. No a tak poza tym, no to też mam teraz plany różne zacząć, też bardzo fajne, chcę uderzyć w punkt w dzieci, bardzo kocham dzieci, odkąd mi się urodziły dwie córeczki, chcę zacząć małe treningi zrobić z dzieciaczkami, uderzam w przedszkole, w tym momencie będę robił takie fajne treningi, Funny MMA się nazywa. Czyli to dla dzieci. Zabawowe takie gry i tam i z przemycaniem. Połączenie przyjemne z pożytecznym. Przyjemne z pożytecznym, dokładnie. Dokładnie. No dobra, to już takie prywatne pytania już odsyłamy na bok, teraz przechodzimy do pytań motoryzacyjnych. Dlaczego Ford MK4?
Dlaczego Ford MK4? Wiesz co, powiem ci, nie celowałem w to auto. To był tak naprawdę gdzieś tam przypadek. Ford Mondeo MK4, bo... Tak, Ford Mondeo MK4. Zagapiłem się. Bardzo fajne naprawdę auto. Nie spodziewałem się, że jest tak duże, że tak w środku jest duża przestrzeń. Mieszczą się foteliki, gdzieś tam cały bagażnik, jak jeździmy gdzieś po rodzince, bo ja mam daleko rodzinkę, Eliska też. Także gdzie nie jedziemy, zabieramy pełen bagażnik pod full, wszystko się mieści. W poprzednim samochodzie było to nierealne. Dzisiaj jestem zadowolony. Wiesz, trafiła się okazja. Żona kumpla gdzieś tam sprzedawała, trafiła się fajna oferta i akurat jestem drugim właścicielem tego samochodu. To najważniejsze. Także sprawdzony temat i... Najważniejsze, że się dobrze sprawuje. Kolejne pytanie. Jakie jest takie twoje auto marzeń teraz? Moim marzeniem na pewno jest mieć jakieś takie drugie auto, gdzieś wiadomo. Na weekendy. Na weekendy. Przyznam, że Mustang od was, którym tutaj jeździłem, naprawdę robił wrażenie. Dzieciaki gdzieś tam wyskakiwały na ulicach, zaczęły jeszcze kamerować, ludzie się oglądać, wiesz, no, robi wrażenie fura, nie ma co opowiadać. Troszeczkę nie trafiłem w pogodę, szkoda, że było deszczowo, nie mogłem skorzystać z cabrio, z pełnych wszystkich dokładnie funkcji tego auta. Ale no, naprawdę robi wrażenie, nie ukrywam, że mógłbym mieć taki samochodzik na weekend. Weekendowe auto, to są weekendowe auta. Ford Mustang jednak w cabrio nie jest takim autem, które spełnia się na co dzień, no bo jednak dużo pali, jest dość mało tego miejsca w środku, więc już dwójkę dzieci ciężko się zapakować, żeby nóżkami o radio nie kaczyły. Była mała przyjaźka, też je zabrałem, ale rzeczywiście z nóżkami był. Więc jest to takie typowe weekendowe auto. A jaka jest taka twoja najśmieszniejsza przygoda związana z samochodami, z motoryzacją? Czy masz taką w ogóle przygodę? Mogę powiedzieć tak, mógłbym śmiało zaśpiewać fragment piosenki Krzysztofa Krawczyka. Skasowałem kilka bryk. Nasz standardowy jeszcze tutaj konkurs. Kto ile uzbierał pieniędzy w aucie? W tym konkursie dzisiejszym uzbierałeś 2,30 zł i 1,5 euro. I jedną walutę chińską, której nazwy no, nawet ja nie jestem w stanie wymówić. O kurde. Więc na razie pracujesz się na drugim miejscu, bo ten dresik uzbierał 12 zł niespełna, tak? Jeszcze drugie takie pytanie odnośnie już auta i rzeczy, które w nim były. Czy ty jesteś z tego pokolenia, które wychowało się na Harry Potterze? No tak, zaczynałem tak. No właśnie, tak też myśleliśmy, bo znaleźliśmy kamień filozoficzny w swojej naucie. O kurwa, to córeczki, no. Był gdzieś taki moment, że Wika przynosiła mi kamienie do auta i ta mała też, Kornelka. Ja mówię, nie no dzieci, nie noście mi kamieni do auta i rzeczywiście, jak zaczęły nosić, nie mogły przestać. Powiedz nam, jak ci jeździło naszym Mustangiem? Chłopaki! Sprawa jest. Co jest to? Gąski chciały sobie zrobić fotkę z Trypsonem, da radę? A to są te, co cały dzień dzwonią? Tak, to są te. Gąski, do domu! Ej, Wojciech Macha, ty. Strasznie chciałem przyjść na ten wywiad, więc nie mogliśmy... Nie mogliśmy im odmówić, ponieważ cały dzień wydzwaniały. Gąski do domu. No pędziem raz, dwa, trzy. Tam są drzwi. Ostateczny. To się dziwnie na mnie patrzy. No tak. Pokazuję GPS-a i gąski do domu. Możemy teraz przejść do garażu i zobaczyć reakcję Trypsona na jego lekko odpicowaną furę. Lekko. No już nie mogę się doczekać. Lecimy. O, zapraszam. Dalej. Lecimy. Oto twój odświeżony wóz. Nie mogę, stary. Nie no, kozak. Ja pierniczę. Ale zrobiliście naprawdę dobrą robotę. No teraz, jak Eliza będzie gdzieś się śpieszyła bardzo i zapomni skoczyć do łazienki, to może przejrzeć się w mostu. No, ja pierniczę. Nie no, kurde, jesteście mistrzami, naprawdę. Kurde, stary, dziękuję serdecznie, naprawdę. Nie ma problemu. Super robota. No, powiem, że... No i ten efekt teraz będziesz miał właśnie przez długi okres czasu, tak. Jeżeli już nie będziesz jeździł na mienie automatyczne. Tak. Mogę zajrzeć do środka? Pewnie. O, w końcu, dobra, tapicera wybrana. No, nie ma już tu przykrych planów. Tak, super. Teraz w Warszawie na jakiś detailing, jak wrócisz, to żeby się z chłopakami musieli gdzieś tam dogadać, żeby dbali o ten samochód i go myli tak, jak potrzeba. Jasne. No bo mówię, takie mienie automatyczne, to ci po prostu go zniszczą, a po co wracać do...
stanął przed robotą. No i Fele też ma niedoczyszczone. Fele też ma niedoczyszczone. Też nigdy mi się nie chciało gdzieś tam dubać. No teraz będzie, wiesz, teraz będzie łatwiej, bo one są już wyczyszczone i teraz dbać o nie będzie o wiele łatwiej, niż jakbyś miał teraz domyć sam ten cały brud, który był. Ale powiedz jeszcze w skrócie, jakie zastosowanie gdzieś tam, żeby utrzymać ten stan tej powłoki jak najmniej? Myślę, że najważniejszym elementem jest to, żebyś właśnie mył raz w miesiącu na takiej mini detailingowej, na której oni dokładnie umyją ten samochód od... To jest super opcja, no bo auto nie jest tak narażone na warunki atmosferyczne, to jest najważniejsze. No i teraz będzie łatwo ci go czyścić, tak? Będzie zima, będzie co chwila brud, tylko mienia, pierwszy ostatni program, jak to... Nie, bez szczotki! Okay. Bez żadnych szczotek! Też pod wrażeniem, czy jakbym otrzymał nowy samochód? No, wygląda jak nowy, tak? Wygląda jak nowy. No i mam nadzieję, że będzie ci teraz taki efekt służył przez długi okres czasu. Na pewno będę się starał, żeby dzieciaki już mniej gruziły ciągle tam. No tak, teraz mogą mnie pozadziałać na środku. Tato, to nasze! Teraz będę... Pierwszy zakup, co zrobię po powrocie do domu, to kupię 3 pary kapci dla żony i dzieciaków. Gąski, a kogo chciałybyście zobaczyć w następnym odcinku? To pytanie kieruję również do was. Zostawiajcie swoje propozycje w komentarzach. Na razie!